Witam serdecznie, Tomasz Maurek, kapitan Handbetu. Tomek, porażka w dzisiejszym meczu z Gold Teamem i to dość taka wysoka. Jak ocenisz, dlaczego tak się stało? Witam, niestety przegraliśmy ten mecz. Drużyna o klasę lepsza od nas, jak widać zgrani zespołowo. Niestety przegraliśmy, tak to jest w sporcie. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Dużo zawodników dzisiaj nie przyjechało. Ja ci powiem tak, że no, nie wiem, czy o klasę lepsza. W końcu w grupie zajęliście drugie miejsce. Też niedużo brakło, żebyście mieli te pierwsze miejsce. Więc no chyba treść, o co mówisz, że o klasę lepsza, no nie do końca może. Może dzisiaj lepiej Gold Team zagrał, a może dzisiaj wy wyjątkowo słabo. Jak poprawić to, żeby w kolejnym meczu było lepiej? A nie możemy się podawać. Zaczęły wpadać kolejne bramki i posypało się wszystko. Wszyscy zaczęliśmy krzyczeć na siebie, denerwować się i tak to jest. 9-3, taki wynik się zakończył, tak. No, jak w przebiegu dzisiejszego meczu, no to nie za bardzo fajny wynik, ale myślisz, że to jest do odrobienia? Bardzo ciężko będzie, ale na pewno postaramy się odrobić ten wynik i powalczyć, zostawić serce na boisku i pokazać, że jesteśmy dość dobrą drużyną i damy radę. Teraz przenosimy się z rewanżami do Podegrodzia. Czy to ma jakieś znaczenie dla Was, Brzezna, a Podegrodzie, jeżeli chodzi o Orliki? Myślę, że nie. Boisko jak boisko. Czy tu, czy tam. Trzeba dobrze zagrać po prostu we wtorek. Będą jakieś zmiany, kolejni zawodnicy, żeby tam te roszady zrobić tak pozytywnie, żeby wyciągnąć ten mecz na własną korzyść? Zastanowimy się nad tym. Mamy to na myśli. Trzeba będzie coś się wzmocnić, żeby... Był jakiś dzisiaj zawodnik w Waszej drużynie, który zagrał bardzo dobre spotkanie? Tak naprawdę nikt nie zagrał dobrego dzisiaj spotkania. Czyli bardzo krytycznie podchodzisz do tego spotkania dzisiejszego? Tak jest, bardzo. Widzę, że troszkę załamany jesteś chyba po tym meczu, no ale tak jak mówisz, poczekamy do wtorku, może akurat jeszcze się obudzicie i zagracie lepszy mecz. No jest to pierwsza nasza tak dotkliwa porażka. Jeszcze nie przegraliśmy w tej lidze tak wysoko i troszkę się podumaliśmy. Czy z perspektywy tego meczu uważasz, że tamta grupa miała silne drużyny, czy tam tylko nieliczne drużyny miały taką sobie moc, potęgę? Nie, też były silne drużyny, tak teraz gra Krogulec czy Dream Team Podegrodzie, też bardzo dobre drużyny i myślę, że rywalizacja była tam wyrównana. Podobne drużyny do tej grupy z Brzeznej. Super, podoba Ci się takie łączenie Pucharu Ligi z Suffix Ligą, czy wolałbyś zakończyć jeden etap i grać drugi? Nie, bardzo mi się podoba. Mamy szansę teraz powalczyć. Jak nie tu, to właśnie w tym Pucharu Ligi. Myślę, że tam wyżej zejdziemy i pokażemy się z lepszej strony. A tam warto walczyć, ponieważ na 99% zwycięzca tego turnieju dostanie bezpośredni awans, omijając subregiony aż do turnieju wojewódzkiego. Gdybyście ten turniej, zakładam, tak wygrali, to chcielibyście uczestniczyć w takim turnieju wojewódzkim? Jasne, że tak. Każdy o tym marzy. Jeszcze nie braliśmy udziału w takich zawodach. Jest to pierwszy nas w ogóle turniej, w którym bierzemy udział. I tak się cieszymy, że wyszliśmy z grupy. To jest wasz pierwszy turniej, gdzie gracie taką drużyną? Pierwszy turniej. Posklejaliśmy chłopaków i... No to jak to możliwe, że takie prezentujecie wyniki? W końcu ta grupa podegrodzka naprawdę, no wszyscy mówią otwarcie, była trudniejsza, bo tam do ostatniej kolejki 7 drużyn miało szans na awans. Tak jest. No. Więc no to jak to się stało, że pierwszy raz gracie w takim turnieju i taki poziom prezentujecie? No, każdy gdzieś grał po klubach, dlatego nie potrzeba dużo czasu, żeby się zgrać, tak naprawdę. Gdyby była druga edycja, wystąpicie? No pewnie, że tak. No na to liczyłem. No się wzmocnimy. Bardzo Ci dziękuję za wywiad i powodzenia we wtorek. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dzięki.